Missifu, muszę czegoś poszukać. Dobrze, Tati. Muszę się zdrzemnąć. Tati! 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 O nie! To Lili! Muszę się schować! Mam nadzieję, że mnie nie znajdzie. O! Nie ma jej tu! Może jest w kuchni? Nie ma jej tu! Gdzie jest Tati? Może jest w swojej sypialni? Tu też jej nie ma. Muszę poszukać na dole. Mam nadzieję, że mnie nie znajdzie. O, już wiem. Może jest po prostu w szafie. O, nie ma jej tu. Po prostu usiądę i poczekam. O, o nie, naprawdę muszę przestać się tu chować. Miau, cześć Lili. O, witaj słodki Missifu. Wiesz, gdzie jest Tati? Nie, ale nie sądzę, żeby wróciła szybko. Lepiej iść do domu. Nie mogę iść do domu. Naprawdę potrzebuję jej pomocy. A czego potrzebujesz, Lili? Jutro zaczyna się nasza szkoła magii. I wszyscy będziemy musieli przyprowadzić nasze zwierzaczki. Chciałam, żeby Tati mi pomogła. A może ty mógłbyś być moim zwierzaczkiem? Nie, Lili. Ja jestem zwierzaczkiem Tati. Masz rację. Uf, było blisko. Więc jeszcze nie znalazłaś swojego zwierzaczka? Poszłam do lasu i próbowałam znaleźć sobie zwierzaczka. Wtedy zobaczyłam małpkę na drzewie i zawołałam: małpko, małpko. Ale ona uciekła. Później rozejrzałam się i zobaczyłam jelenia. Ale on też uciekł. A później wpadłam na małego liska. Ale on się przestraszył i też uciekł. Widzisz, nie mogę znaleźć zwierzaczka. Mam nadzieję, że Tati mi pomoże. Tati tu nie ma. Ale jeśli chcesz, mogę ci pomóc znaleźć zwierzaczka. Spójrz, Lili, mały pająk. Podoba ci się? Jest super! Hurra, hurra! Missifu znalazł mi zwierzaczka. O! O, całe szczęście, uciekłem! Spokojnie, spróbujemy jeszcze raz. Patrz, patrz, mam go, ale uważaj, bo kolejny ucieknie. Prawie mnie mieli. Kolejny zwierzaczek uciekł. One wszystkie uciekają. Chyba nigdy nie znajdą zwierzaczka. Nie dziwi mnie to. Chodź, Lili, szukajmy dalej. Zobaczysz, wkrótce znajdziemy jakiegoś zwierzaczka. O, gąsienica.
O nie, chyba mówią o mnie. Czas stąd uciekać. Gąsienica, gąsienica. O nie, kolejna uciekła. Nie ma szans, że kiedykolwiek znajdziemy zwierzaczka. Wciąż jest nadzieja. Cześć Lili, cześć Missy Fu. Cześć Tati, a co to za piękne pudełko? Wow, wspaniałe, czy to dla mnie? Nie Missy Fu, to jest dla Lili. Dla mnie? Tak Lili, to jest dla ciebie, ale chwila, dlaczego jesteś taka smutna? Bo jutro zaczynam szkołę magii, a nadal nie mam zwierzaczka, którego mogę zabrać ze sobą. No cóż, więc może lepiej otwórz swój prezent. Missy Fu, Missy Fu, patrz, mam zwierzątko, spójrz. O-o. Nie zapomnijcie o subskrypcji. O! A! Nie zapomnijcie udostępnić. Uf. Ale gorąco. Tati. Co się stało, Missy Fu? Bardzo mi gorąco. Chcę lody. Przepraszam, ale jestem bardzo spóźniona. Do zobaczenia! Ha, i co ja teraz zrobię? Mam pomysł! Lustereczko, lustereczko, zadzwoń do Lili, proszę! Cześć, Lili! Missy Fu, słodki mały kotku! Lili, umieram z gorąca! Pomóż mi, proszę! A, wiem jak! Nie martw się! Jestem pewien, że poszła po lody! Teraz już nie będzie ci gorąco, Missy Fu! A, Lili! Wyłącz to! Ja chcę tylko lody! Dobrze, kupię ci je! Cześć, moja świnko! Przychodzę po moje pieniądze! Przepraszam, ale muszę cię rozbić!
Nie, nie, proszę, nie rozbijaj mnie, nie mam żadnych pieniędzy! I co teraz zrobić? Lili, użyj swojej magii! Świetny pomysł, zrobię magiczne lody! Raz, dwa, trzy, magiczne lody pojawią się! O, spójrz na ten piękny balon, Missy Fu! Więc zaczynamy! Aj! Co się dzieje? Nadchodzą twoje lody! Oj, Missy Fu, co się stało? Lili, użyłaś na mnie swojej magii! Pomóż mi! Daj mi łapkę, Missy Fu! Cześć, motylku! Cześć, ptaszki! Jak wrócimy na ziemię? Tati! Ojojoj, co się stało tym razem? Mała czarodziejka Tati przybywa na ratunek! Nie martwcie się, uratuję was! Ja tylko chciałam lody, a teraz wyglądam jak wielki balon. Ale ja nie mam pojęcia, co się stało. Ojejku, nie mogę was zostawić samych nawet na chwilę. Tris, tris, tras. Na misji Fukotka i czystych przyjaciół nadszedł czas. Zalajkujcie i zasubskrybujcie. Wow! Tyle piramid! Spójrz na tę mumię! Jest przerażająca! Tati, wyobrażasz sobie, jakbym wyglądał jako mumia? Wyglądałbyś przerażająco! Wow! Miau! Wow. A ja jako faraon? Mam pomysł. Może zobaczymy piramidy. Bądźmy archeologami. Tres, tris, tras. Tati i Missy Fu pojadą do Egiptu. Wow. Ile tu piasku. Tati, w książce nie wyglądało, że jest tak gorąco. Zaraz się roztopię. Nie martw się, Missy Fu, dojedziemy tam szybko na wielbłądzie. Dobrze. Tres, tris, tras. Pojedziemy na wielbłądzie do piramid. Wspinamy się, Missy Fu. Missy Fu, pomożesz mi? Tak, Tati, trzymaj się. O, auć! To jest trudniejsze niż się wydawało. Może potrzebujemy drabiny. Tres, tris, tras, niech pojawi się drabina. No to jedziemy. No nie wiem, to wcale nie tak szybko. Udało nam się. Wow! Jest taka gigantyczna! Tati, jak znajdziemy wejście? Nie wiem, Missy Fu, musimy poszukać! Wow! Miau! Och! O, Tati, gdzie jesteś? O, Missy Fu, Missy Fu! Już idę! Tati! Tak! O. Tati!
Już myślałem, że nigdy cię nie zobaczę. Już po wszystkim, Missy Fu. Ale teraz musimy uważać. Chodź, Missy Fu, sprawdźmy, co tu jest. Tati, mogłabyś użyć magii, żeby tu rozświetlić? Dobrze. O nie, wygląda na to, że zgubiłam moją różdżkę. O nie, i co teraz zrobimy? O wow, ktoś tu włączył światła. Missy Fu, bądź ostrożny i niczego nie dotykaj. Ła! Biegnij, Missy Fu! Biegnij! Nie mogę, Tati! Nie mogę! Mwa-ha-ha! Wszystko dobrze, Missy Fu? Miau! Nie, Tati! Mam guza na głowie! O, biedny kotek! Nie martw się, pomogę ci! Potrzebujemy bandaża. Na przykład takiego. Jest taki długi, jakby nigdy się nie kończył. A, oddajcie mój bandaż. To jest mumia. Pomocy, pomocy. Tati, tati, nie zostawiaj mnie z tyłu. Stójcie! Stójcie! Miau! Miau! I co teraz zrobimy, tati? Pomóż nam! Pomóż nam! Pomóż nam! Trzymajcie się! Wciągnę was! Spójrz, Missy Fu! Ta mumia nam pomaga! To mnie trochę przeraża. Pomogę wam. Dziękujemy bardzo, uratowałeś nas. Przepraszamy cię, że się ciebie baliśmy. Nie martwcie się, to się zdarza cały czas. Ale rozumiem dlaczego. Czy mógłbyś nam pomóc wydostać się z piramidy? Tak, oczywiście. Jupi! Chodźcie za mną. Wyjście jest tutaj. Ale jest bardzo małe. Nie wiem, czy dam radę tędy wyjść. Ja to zrobię. Oj, oj. Jest tu tyle robaków. Dokładnie jak w tej książce. O, tu jest. Ha! To twoja różdżka, tati. Czy mogę iść z wami? Jest tu tak nudno. Proszę, proszę. Oczywiście, stworzę tu magiczny portal i będziesz mógł odwiedzać nas, kiedy tylko chcesz. Wspaniale. Tres, tris, tras. Magiczny portal pojawi się i zabierze nas do domu. Dobrze, to idę. Jestem bardzo głodny. Widzisz, mumio? To jest mój mały domek. Wow, jest naprawdę malutki. Nie wolałabyś mieszkać w wielkiej piramidzie jak ja? Cóż, nie, bardzo go lubię. Jestem taki głodny, taki głodny. Przepraszam, ale muszę uciekać. Mój zwierzak też jest głodny i muszę go nakarmić, ale niedługo was odwiedzę. Dobrze, mumio, odwiedzaj nas, kiedy chcesz. Dobrze, przyjaciele, do zobaczenia. Tati, ta przygoda była świetna. Mam pomysł. Może następnym razem odwiedzimy zamek Drakuli. Missy Fu, to byłoby takie interesujące. Nie zapomnijcie o subskrypcji. Tak, jupi, jupi, znajdę cię. Na pewno mnie nie znajdzie! Chodźmy, Missy Fu! Dziś czas na przygodę z balonem! Świetnie, tati! Chodź!
Chodź, wskakujmy do kosza i nadmuchajmy balon. To niemożliwe, Żati. Tak się nie nadmucha. Tres, tris, tras. Na nadmuchany balon nadszedł czas. Jupi! Ale fajnie! Spójrz, tu jest nasz dom. Ale malutki. Pa, pa, domku! Spójrz na miasteczko, Missy Fu. Ale piękne! A tam jest domek pana Monina. Jak myślisz, co teraz robi? No dobrze, a teraz zrobię sobie śniadanie. Który to przycisk? Chyba jednak inny przycisk. Moja różdżka! Zatrzymuje się! O, ale się boję, ale się boję! A? Co to było? Coś jest pod kocem! Sprawdźmy to! Ale się boję, co się stało? To jest żółw! A! Wskoczmy na tę chmurę! Miau! Tati, powiedz temu żółwiowi, żeby sobie poszedł! Uff, dobrze, że ten żółw sobie poszedł. Prawda, Tati? Missy Fu, wydaje mi się, że on wraca! Spójrz, Missy Fu, poszedł po naszą różdżkę. Dziękuję, żółwiku. Nie ma za co. A teraz użyjemy magii, żeby zejść na dół. A nie możesz użyć magii, żeby ten żółw zniknął? Missy Fu. Dobrze, zejdziemy na ziemię fajnym sposobem. Tres, tris, tras. Na trampolinę nadszedł czas. Jupi! Pójdę pierwsza! Ha? Nie zostanę sam z tym żółwiem! Pójdę pierwszy! Juhu! Hurra! Jupi! Jaha! Juhu! Juhu! Hi-ja! Wow! Juhu! Jupi! Jupi! Dobrze! Wow! Ale zabawa! Żółwiku, to nie fair ukrywać się tak wysoko! Jaha! Juhu! Jupi! Super! Nie zapomnijcie udostępnić! Tati, mam dość tych upałów. Ja też. I ja. Chyba mam pomysł. Tres, tris, tras. Na bardzo orzeźwiający napój nadszedł czas. Ale orzeźwiające. Tati, nauczysz mnie tak robić? Ja też chcę się nauczyć, siostrzyczko. Właśnie tak to się robi. Ho! Aj, to było super. Tres, tris,
na duży orzeźwiający napój na trzy czas. Ale wielki! Udało mi się! Twoja kolej, Lili! Ha! Truski, patruski! Będziesz zamrożonym napojem! Ha? Kati! Aj, Lili! Pomocy! Kati, pomóż mi! Aj! O nie! Moja magia nie działa, Missy Fu! Co? Przepraszam, Missy Fu! Nic się nie stało, Lili. Przynajmniej jest mi chłodno. Raz, dwa, trzy... Aj! Aj! I jeden, i dwa, i trzy. I jeden, i dwa, i trzy. Tati, kochana, ćwiczyłam właśnie jogę. Co się stało? Ojojojojoj, to bardzo źle. Twoja magia nie działa, bo twoja różdżka została źle użyta. Przez inną czarodziejkę, a nie przez ciebie. Poszukam w mojej magicznej księdze. Zobaczmy, czy znajdę rozwiązanie. W międzyczasie spróbuj sprawdzić, czy któryś z wynalazków pana Monina zadziała. Peruno, musimy znaleźć sposób na odmrożenie Missy Fu. Co? Mój najlepszy przyjaciel w niebezpieczeństwie? Nie! Nie martw się, Missy Fu! Uratuję cię! Świetnie, przyjaciele! Teraz uruchomię wiązkę o bardzo dużej mocy, a lód się roztopi. Wiecie, nie wydaje mi się, żeby to był dobry pomysł. Spokojnie, Missy Fu. Gdy doliczę do trzech, uruchomię promień. Zobaczysz, wszystko będzie dobrze. Biedny Missy Fu! Raz, dwa... Pomocy! Płonę! Ale ja jeszcze niczego nie włączyłem, Missy Fu. Dlaczego tak na mnie patrzycie? Dlaczego ja? Moje piękne włosy! Nie! Spokojnie, Missy Fu, naprawimy to! Potrzebujemy tylko magicznej różdżki. Ja i moja różdżka sprawimy, że będziesz przystojny. Nie, Lili. Nie używaj na mnie swojej różdżki. Słuchajcie, mam rozwiązanie. Ojej, Missy Fu, zmieniłeś fryzurę? Podoba mi się. Świetnie ci pasuje. Dziękuję babciu. Jesteś najlepsza. Ostrożnie, dziewczynki. Ta mikstura jest bardzo mocna, ponieważ zawiera super pikantne chili. Peruno, polej tym lód, proszę. Pali! Znacznie lepiej, ale chłodne. Dlaczego tak na mnie patrzycie? Świetnie! Peruno, uratowałeś Missy Fu! Jesteś bohaterem, Peruno! Jesteś bohaterem! Jupi! Dziękuję, Peruno! Zalajkujcie i zasubskrybujcie! Uff! Ta podróż była taka długa! A co to robią te skarpetki? To dziwne. Ale jestem zmęczony. Ja też, Missy Fu. A może napijemy się szklanki mleka? Dobrze.
pewnie wiatr. I gdzie jest moja szklanka? Nie mogę jej nigdzie znaleźć. Widziałeś ją, Missy Fu? Nie, tati. Tu jest moja ulubiona miseczka. A teraz jeszcze troszkę mleka i jestem gotowy do snu. Gdzie ona może być? To dziwne. Takie smaczne i orzeźwiające. Nie mogę jej znaleźć, Missy Fu. Jeśli chcesz, możesz pić z mojej miski. A, dziękuję, Missy Fu. Ale chyba będzie lepiej, jeśli znajdę inną szklankę. Na przykład ta wystarczy. Co się stało? Przewróciliśmy się, tati. To wiem, ale jesteś zabawny. Oczywiście chodziło mi o nogi od stołka. Wygląda, jakby ktoś je złamał. To prawda, tati. To czas, aby detektyw Missy Fu przeprowadził dochodzenie. Jest już bardzo późno, Missy Fu. Lepiej przybierzmy się w piżamy i połóżmy się spać. A jutro zbadamy tę sprawę. Ej, ale mi się chce spać. Tati, co to było? Co, Missy Fu? Niczego nie słyszałam. Przebierzmy się w piżamy i chodźmy spać. Jestem bardzo zmęczona. No to czas na piżamkę. Jupi, moja ulubiona piżama. I gotowe! Tati, spójrz w lustro! Co się stało? O nie! Moja piżama ma pełno dziur! Założę inną! O nie! Ta też ma dziury! I ta? I ta żółta też. I co ja teraz zrobię? Wszystkie moje piżamy mają pełno dziur. Spokojnie, tati. Mogę ci pożyczyć jedną swoją piżamkę. Tak, ta zielona jest śliczna i nie jest podziurawiona. Weź, tati. Dziękuję, Missy Fu. I jak pasuje? Trochę mała. Wow, wyglądasz z niej świetnie. Nie, Missy Fu, jest na mnie za mała. No dobrze, czas spać. Mój miś, gdzie jest mój miś, tati? Nie mogę bez niego spać. Nie martw się, Missy Fu, pomogę ci go znaleźć. Na moim łóżku go nie ma. I pod nim też go nie ma. Tutaj też nie, Missy Fu. Misiu, gdzie jesteś? Ani w szafie? Missy Fu, wydaje mi się, że ktoś jest w naszym domu. O nie, i zabrał mojego misia. I moją szklankę. I podziurawił wszystkie twoje piżamy. I połamał nogi od stołka. Co mamy teraz zrobić? A może będziemy spali na dole? Śpimy na kanapie. Boję się, tati. Ja też, Missy Fu. Tati, moja łapka. Ktoś mnie złapał za łapkę. Tres, tris, tras. Missy Fu, słyszysz to? Nie, tati. A, Missy Fu. Co się stało, tati? Ktoś ciągnie mnie za stopę. Co to jest? Biegnijmy za nim. Mój
Musimy się jakoś bronić. Zgadzam się, Tati. Myślę, że to się przyda. Chodźmy. Spójrz, Misifu, on też się boi. Hurra! Wygraliśmy! Ojej, jest bardzo słodki! Cześć, maluszku, jak się nazywasz? Bubi! Chcesz być naszym przyjacielem Bubi? Nie zapomnijcie o subskrypcji.